Janeiro. Właśnie się zbieramy gdzie? Za granicę. Do Hiszpanii. I tak na szybko zrobię... co zrobię? Ryż z tuńczykiem. Tak na podróż. O. Szybki ryż z tuńczykiem. Jest to pyszne, bo tam jest też cebulka. Czerwoną będziesz miała cebulkę? Tak. No idealnie. Co potrzebujemy? Co potrzebujemy? Patelnie! ryż, basmati, mosmati, tuńczyk, czerwona cebula, sól, pieprz. I to wszystko. Wiecie dlaczego ryż basmati? Takie żarciki. Tuńczyk w oliwie z oliwek. Z oliwek albo w oleju de girasol, czyli słonecznikowym. Tutaj, bo wykorzystamy sobie ten olejek. Dzisiaj nie pijemy wina. Co robimy? Wstawiamy ryż. Gotujemy ryż. Hops, 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 hops. Riro, riro. Ryżu tak troszkę ponad pół kubka. Ja tak go najpierw podsmażam. Troszkę. Okej, sole. Nie wiem, czy mnie dobrze widać to w ogóle, ale tak. Głowę ci ucina, tak zrobimy. Hop, hop, hop. Teraz jest git. Dobra, jeps, jeps, jeps. Ryż zaraz gotowy. I nie mam pokrywki. Stary. Czego? Gdzie mam pokrywki? Nie. Garnka. Dobra, zużyję większy. Dobra, już zużyłam ten. Nic, nie mogę znaleźć nic. Nóż. Nie wiem, czy w ogóle coś wiecie z tego nagrania. Elo, elo. Dobra, pokroję tymi sumkami. Nie, bo będzie chujowo. Ale się cieplutko zrobiło. Ile dzisiaj? 27 stopni. Tyle samo ile w Hiszpanii. No. A było cieplej. Z czego, ha? Tyle, że tutaj jeden dzień tylko. No. Po ilu? Po ponad miesiącu zimy, deszczów i śniegów i... Jałego polsko. Tak. Chociaż i tak tu wracam, nie? Za niedługo. Na razie jesteśmy takimi obywatelami pół na pół. Pół na pół. Tak, jakim byś wolała być obywatelem? Nie, lepiej nie mów przed kamerą. Niczyim. Tak, obywatel żadnego państwa. Niezależny. Tak. Zrobimy sobie paszporty. No. I będziemy w kraju własnym. Własnym. W kraju obiad. Co wyżerasz? Pozostałości z gastropazy. Która godzina? No jest chyba do 12. No to dobry mamy czas. No tego dnia miałem być w Poznaniu podpisywać dokumenty właśnie. Wcale nie, bo mówili, że nie musisz być. Dobry mamy czas, bo normalnie jak planujemy wyjechać koło południa, to wyjeżdżamy o 17. Dawidem. Tiro riro.
Jak tak dalej pójdzie, to wyjedziemy około 17. No co strasz? Odwrotnie, czy nie? Nie. Jest wycięty. A to jest pewnie plany. Może weźmiesz sobie z ten nowego? A nie, bo w tym stanie ci. Biro. Dobra, to robię ten. Możemy wyłączyć. Ryż już jest gotowy. I co teraz robimy? Co robimy? Wlewamy tą oliwkę z tuńczyka na patelnię. Dobra, bez tuńczyka. I na niej podsmażamy cebulkę. Okej. Ale to idzie się patrzy. Dings. Okej, okay, that's okej. Okay. Jak już cebulka jest podsmażona, to wrzucamy do niej ryż. No, trochę soli. Pieprzu. Akurat ja lubię dużo, więc... I możemy wyłączyć ogień i wrzucić tuńczyka. No dobra. No ty gnoju. Dobra. No. To wygląda tak. Hops. Troszkę rozdziabłam. Nie podgrzewamy już tuńczyka, żeby się nie zrobił suchy jak wiór. Ryżyk na podróż. Jem. Trochę więcej pieprzu. Zajebisty stan. Okej. To by było na tyle. A luego, ciao! To się zrobiło jedzenie, a my się szykujemy. Eurotrip numer 3. Eurotrip numer 1 było Polska Walencja. O, ale brudny monitor.
Eurotrip numer 2 Walencja Poznań, Eurotrip numer 3. Puszcza Zielonka, hiszpańskie wybrzeże.